17.18. Do jakiegoś domku. Byli tam po 10 sekundach, każdy z was się złożył na ziemię. Uratował was tutaj, przybyły co dopiero Jasper. I pojawił się jakiś typ, którego wcześniej nie widziałeś. A Ian i Vitali są nieprzytomni. Ty masz 40% utrudnień na czas nieokreślony. Zajebiście. Okej. Okay. Te utrudnienia mają wszyscy, co byli w domku, czy tylko niektórzy? Ci, co zdali, wy jesteście nieprzytomni, bo macie więcej utrudnień, ale mam niesprecyzowane ile. I tak. Rzućcie sobie jeszcze tutaj przytomni panowie po raz kolejny na spryt, tak czysto. Wiktor chyba nawet nie ma co z tą piątką, nie? Ja nie rzucam, nie, to bez sensu. To ja zdałem. Jasper, zauważysz, że twoi towarzysze, ci nieprzytomni, mocno się pocą i na wyraźnie gorączkują. Jednemu z nich leci krew z nosa. No tak patrzę, no chyba, że trzeba, mówię, że trzeba zbić im gorączkę. Tam urywam od pasiaków sobie od rękawu, rękaw jeden. Tam gdzie drego na pół i tam namaczam w tej kurwa jeziorze, pożel się Boże, ze zdęchłą wodą i idzie jest chłodna woda. Jak jest chłodna, no to przykładam im to do czoła i niech se leżą i się pocą. Okej, okay, przykładasz im to do czoła, dobrze. Oczywiście wyrzymając, tak? No nie znak, że taka pełna wody. Rada taka ich tylko taka po prostu z mocy zwilgotniała, nie? No wiem, wiem. Więc tak. Ja się próbuję rozejrzeć w okolicy, zobaczyć, czy ktoś nie nadchodzi, jakieś zwierzę czy coś. Zwierzę żadne nie nadchodzi. Przynajmniej spokojnym krokiem. Bo właśnie, słyszycie, tętem bieg. Kurwa, znowu mi wyciszyło. Po waszej prawej stronie, po czymś, co kiedyś było ulicą, widzicie stado świniopodobnych, jak to się nazywa, na zwierzaków, bardzo włochatych, z ogromnymi kłami, takimi do rozgrzebywania ziemi. Ogólnie są dość spore, wielkości maluchów, co nie? Gdy przebiegłem obok, ziemia się trzęsie, widzicie przerażenie w ich oczach i te kwiki, które się wydają, to ewidentnie kwiki przerażenia. Ja zaczynam nerwowo... Gdy przebiegły świniaki, słyszycie hordę dźwięków typu blu, 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 blu. I zaraz ze świniakami ulica zapełniła się psągwinami, które również z przerażeniem w oczach i w głosach uciekają, z tym, że one uciekają w waszą stronę, omijają was. Kojarzycie takie, no jak jest, oglądał ktoś ten Urzi, znaczy Daisy? No różne rzeczy. Nie widziałem. Kojarzycie tę scenkę, jak ten chory stał? Tak, ten chłopak, tak. To wygląda właśnie tak. I wszystkie psągwiny, jak jeden mąż, skakują do tego jeziorka, z którego przed chwilą pobierałeś wodę. To chyba zróbmy to samo. Zaraz po tym da się słyszeć ogromny, przerażający ryk. Coś jakby wielka jaszczurka. I najwyraźniej coś dużego właśnie pędzi ulicą. Ja tak mówię, bierzcie i wchodzimy do wody, nie? Tam, zaczynam tam szmerać w tym pistolecie, co się tam zepsuło dokładnie. No to będzie robota na... No na 10-15 minut pewnie, no lepiej zacząć. Tak, no ale kontynuując, to się zbliża dość szybko. Oczywiście macie inne budynki jeszcze obok. Za waszymi plecami teraz jest to, powiedzmy, budynek basenu. Zarośnięty mocno również. I to jest najbliższy budynek, który pozostaje tutaj. A karetka jak daleko? Co? Karetka, on się pyta. Karetka jest 5 metrów od was. Ja bym do karetki poszedł i się zamknął. Jak jest powie zapadnięta, to nie wiem, czy zamkniesz drzwi. Nie, spowie... No wcześniej była zamknięta, jak ją znalazłem, tak? Tik-tak, tik-tak.
tak. Nie wiem, ja wchodzę do wody, no mówiąc, że jeżeli... Ja chodzę, idę do karetki. Jeżeli zwierzęta się tam chowają, to znaczy, że to jest dobre miejsce i tyle. Mhm, zaczynijcie z nieprzytomnymi też do wody. A nieprzytomni panowie? No ja wezmę Ruska i będę trzymał jego głowę nad wodą. Znaczy no też nie wchodzę tak, żebym musiał pływać od razu, nie? Tylko... No tak, ale utrzymaj się na powierzchni, to będzie wąził trudny test pływania. Wróć, bardzo trudny, bo trzymasz tutaj Ruska. A Wiktor? A ja wchodzę sam do wody. Więc trudny test pływania. I zostawiasz Jana. Widząc, że nikt go nie bierze, czuję dobroć w moim sercu. Jako, że jestem dobrym szeryfem, biorę go do karetki. Dobrze, bierzesz go do karetki. Więc tak. Trudny, cholernie. No, z tą 20 cholernie trudny pływania. No, czekaj, to tylko na jednej kostce. Okej, więc idziemy na dnie. No. Albo puszczasz Vitalia i utrzymujesz się na powierzchni, albo obaj idziecie na dno. A ten aparat, lub obaj dajecie radę wyjść na powierzchnię. Surowy, co chcesz, żeby się stało z twoją postacią? Chcesz zostać zjedzony, czy utonie, czy chcesz utonąć? Wiesz co, może daj mi ten aparat tlenowy i najwyżej zanurkujesz po mnie, czy coś. Nie wiem, no to niech będzie, że mu przyczepiam tą maskę i niech tonie jak na razie. Dobrze, przyczepisz mu maskę i sam się utrzymujesz na powierzchni, żeby nie utonąć, dobra? Tak. Pat oraz Ian. Pat. Gdy bierzesz Iana do karetki i zamykasz za wami drzwi, ziemia trzęsie się coraz bardziej, to duży coś... Wiktor zdał, tak? Dobra. Nie. Nie zdałem, co ty, trudnego? Zdałeś? Z tymi rzutami? Przestań. Nie w życiu. Okej. Więc... Wiktorze... Inaczej, Jasper... Dostrzegasz, że Wiktor, no, również sobie nie radzi. Cholernie trudny i utrzymasz siebie i jego. Pytanie, jest jakiś patyk Liana z drzew, nie ściąga jakiś korzeń do tej wody się czasem? W sumie to, no, ściąga. No, tym, że wszystkie są przywarłe mocno do... Jakby to powiedzieć... Tworzy się z tego miska taka, do której ścianek są, no, przywarły mocno te liany. No, rozumiem, no to spróbuję naderwać, znaczy, żeby trochę się odczepiło od tej ścianki. Znaczy, próba dokonania tego sprawi, że Wiktor pójdzie na dno. Nie zdążysz po prostu, co nie? Ale dobra, a teraz jak go złapię za rękę i zacznę z nim tonąć, to będę mógł go porzucić, prawda? Tak. Dobra, to spróbuję go uratować. Okej. Nie uratowany. Dobrze. Więc, Wiktorze... Tak? Widzisz, jak Jasper próbuje cię uratować. Podpływa do ciebie, chwyta cię, niestety nie daje rady i rezygnuje. Popadasz tam w głębie wody. Widzisz, że najwyraźniej był to kiedyś podziemny parking. Bo mijasz auta oraz psą gwiny ustawione tutaj na poszczególnych piętrach. Wygląda na to, że nie mają problemu z oddychaniem pod wodą. Jednego z nich. I tak. Gdy spadasz na dół, woda sprawia, że twój naramiennik zsuwa się na twoją twarz, przez to nic nie widzisz kompletnie, ale czujesz, jak kilka jakichś żyjątek łapie cię tam. Przynajmniej próbuję. Ale w momencie, gdy spostrzegają, że jest to fałszywe przebranie, odpuszczają i nawet odpychają cię trochę w dół. Po czym słyszysz w głowie coś takiego. Niekorzystne wydarzenie. Wytworzyć system oddychania. Czujesz, jak to coś z twoich pleców rusza się po twojej szyi prosto na usta
I ostatnie co pamiętasz to jest wdech, który udaje ci się złapać. No i krótko mówiąc ciemno przed oczyma. A Pat i Ian, zatrzaskujecie za sobą drzwi, ty zatrzaskujesz raczej, i wstrząsy stają się silniejsze. Auto pod waszym ciężarem zaczyna się zapadać jeszcze bardziej. Czujesz jak spadacie kilkanaście metrów, uderzacie o twardy grunt. Rzuć sobie proszę bardzo na budowę. Czysto. Te 40%, czekaj, mam... No więc trudny, jeżeli 40 to jest. Nie, na trudnym nie. Okej, okay, więc rana lekka, odporność na ból. I Jan niech sobie też rzuci na budowę. Na trudnym. Błagaj, na wszystko, tylko nie na budowę. Zdane, nie zdane? Już patrzę. Na jaki poziom podnosi? Na trudnym, nie zdany. Dobra, więc wchodzi ci... Zdałem. 15%. Pom. Masz jakieś rany inne nieopatrzone? Mam chyba pod... jak dostałem w ryja, to chyba miałem 15% wtedy utrudnień. Ale opatrzone czy nieopatrzone były? No trudno w sumie powiedzieć, bo przerwaliśmy tą sesję tak jakoś wtedy dziwnie, że... Dostałem tą w mordę, uciekliśmy i chyba nawet nie było czasu jej opatrzyć, ale zakładam, że ją opatrzyliśmy gdzieś po drodze. Załóżmy, że jest opatrzone, więc no, wchodzi ci rana ciężka, rzuć sobie odporność na ból i w losy lokacje, ty też laser. D20 po prostu. Okej, zdałeś, otrzymujesz 30% na... Elnasar, twoja rana to jest... tułów. Tylko nie w twarz. 16. Gdybyś został w twarz, to byś już nie żył. Prawa noga. No. Wpisz sobie na prawą nogę. Ciężką? Tak, ciężka na prawą nogę. Pat. Wygląda na to, że... Jesteście... Jak to się mówi? Gdzieś tam na... no... Chuj wie gdzie, prawdę mówiąc. Czy ta karetka ma okienka z tyłu? Kiedyś miała. To zaglądam się nie tak powoli. Przez nie. A na głowie sobie mam jaką ranę wpisać? Na głowie... jak co? Jeszcze raz powiedz. Na głowie jaką mam sobie ranę wpisać, jeśli jakąkolwiek tam mam po tym... Ja nie pamiętam jaką ty wtedy dostałeś, wydaje mi się, że to była lekka. Ale no nie jestem pewien teraz. Znaczy to lekki śnieg był. No lekki śnieg, tak? No to no, zapisaj na przyszłość, nie? I tak, dalej. Pat! Cały ten upadek sprawił, że również robi ci się ciemno przed oczyma. Ostatnie co tam pamiętasz to jakaś książka medyczna, która się walała po tej karetce. Opadająca gdzieś obok ciebie. Z tym, że się nie otwarła, a jest zamknięta. Pamiętaj o tym, prawda? I drzwi karetki również są tutaj zamknięte, prawda? Pamiętaj tych szczegółów. Więc tak, kto jeszcze nie stracił przytomności? No i ja żyję. Spaceon i Jasper, tak? Popływam na wodzie. Dobra. Jasper. W sumie to wróćmy do Spaceona potem do ciebie. Spaceon. Tak. Widzisz, jak twój towarzysz spada gdzieś w dół. Nieprzytomny. O, był towarzysz i towarzysza nie ma. Krótka znajomość. Co ja mogę poradzić na tej drugi? Myślę, że zrobię tak. Szukam kawałka rynny. Albo rury metalowej. Wypatrywanie. Takiej jak rynna. Nie ma szans? Nic nie wybaczyłeś? To sobie tak sprawdzając metodą łopatologiczną szukam mocnego kawałka liany. Dobra. Więc tak, wypatrywanie z tym, że też będzie trudne. Widzisz się, nie, po prostu biorę po kolei każdą i próbuję rozerwać w łapach.
Dobra, ile czasu to poświęcasz? No tak wypatrując na horyzoncie, czy mamusia nie wraca. Wypatrywanie? Nie zdałem. Nie zdałeś. Dobra, więc sprawdzasz te liany, sprawdzasz. Jesteś w takim miejscu, że nie widzisz właściwego gniazda. Zasłania cię tam jakiś mebel, coś takiego. I gdy takie szarpiesz, słyszysz, jak ktoś ląduje, rozgląda się. I trudne budowy, bowiem krzyk jest po prostu tak oszłamiający, że aż auć. Bardzo trudny, nie można kondycją. Albo niezłomność. Niezłomność podejdzie. To zdałem. Okej, zdałeś 20% ogólnie. I słyszysz, że to coś właśnie się tam miota po całym tym gnieździe i najwidoczniej się szuka. Ukrywasz się? To coś, o co się opierasz teraz, to jest szafa. Wrócona na bok. Z całymi drzwiami. Nie. Mam lepszy plan. O. Znaczy, space on ma, bo to mój plan to w życiu by się nie udał. Było 20%? Mhm. Szybko obwiązuje ramiona lianą, jedno i drugie. Mhm. Po czym się zasadzam i próbuję tak na to wskoczyć, by rękoma siedzieć na tym rękoma złamać za szyję i próbować wykręcić kark. O kurde. A jak mi się uda przy okazji wylecieć na tym gdzieś niżej, to będzie dobrze. Czy jesteś pewien, że chcesz to zrobić? Wiesz, to jest... Tak, zaliczając, że to jest dzikie zwierzę. Są to duży, spocony, śmierdzący facet, więc schowanie się w szafie... Może wyjść tak samo. Przy jego ukrywaniu się, by the way. Czyli chcesz to zrobić, tak? Tak. Okej. Okay. Więc... Twoje skradanie się kontroluje jej czujność. Buddy in your channel timed out. Nie. Zobaczymy, że ona zda czujność. A już w sumie nawet nie musi być, już słyszy. Więc jak czyś jak inicjatywa będzie ta sama. Space Zone. Pom, gdzie to jest Space Zone. Tu jest Space Zone. A użyjemy tam Michała Szewczaka jako tego. Nie zrozumcy. Okej, okay. Więc inicjatywy ja mam, drogi Spejsonie, 14, 20, 32. No, chyba z 10, jak mam szczęście. Nie, raz, dwa, cztery. Cztery, dobrze. Więc, krótko mówiąc, to wszystko cię zauważyło. I ptaszysko nie jest zadowolone z tego, że próbowałeś jej coś zrobić. Nie, no to wiesz, próbowałem, jeszcze nic nie zrobiłem. Może, że nie jesteś tam, gdzie cię zostawiła. O tak. I że to drugie gdzieś spieprzyło. Ptaszysko, no w sumie to jest taka typ zmutowana, no, harpia, jakby nie patrzeć. Kurna, znów mi się nie udało, Boże. Woń po Geralda, szybko. I tak. Ona... Pędzi na ciebie z swoimi szponami i jest w stanie tutaj no, podlecieć ten kawałek, bo sufitu jako taką nie. Więc no Space Zone, drogi, no tutaj będzie walka wręcz u ciebie. Ja mam sukcesów 3. 2. Więc ja mam inicjatywę. I teraz rzucamy jeszcze raz. Sukcesów wciąż 3. Wciąż 2.
Kurde, te same kostki wypadły prawie. Wciąż dwa. Okej. Więc stoisz naprzeciw harpii, która wznosi się z rozpędu w powietrzu. Próbuje cię chwycić dwoma szponami, jednak udaje się tylko jednym. Spisanie rana lekka na ramię, odporność na ból. To zdałem. 15%, powiedzmy lewe ramię. Chwytacie. Przelatuje kilkanaście, może więcej nawet, kilkaset metrów, jesteś w powietrzu. I gdy tak lecicie, rzuć sobie na wypatrywanie. Okej, okay, Nie? Nie. Dobra. Za to niech Jasper sobie rzuci na wypatrywanie. Ja widzę. Dostrzegasz latające coś, co trzyma ludzkie coś i to ludzkie coś przypomina sylwetkę Spacesona i jest coraz bliżej. I tak, Spacesonie, próbujesz się wyrwać? Patrzę, co jest pode mną. Sporych rozmiarów zbiornik wodny, jakaś wielka dziura, basen i coś przypominającego ogromną jaszczurkę, która właśnie robi rzeź jakiejś stadzie mniejszych jaszczurek. Tak, będąc nad zbiornikiem wodnym wspomnianym, próbuję prawą ręką wolną chwycić za skrzydło i pociągnąć do siebie. Okej, okay, rzuć sobie tutaj na walkę wręcz. Dwa sukcesy. Módl się, żeby jej troszkę więcej. Gratuluję. Jasper, widzisz, jak ta wielka harpia szamoczy się, a raczej to Spacen się jej szamoczy. W pewnym momencie coś tam robi z jej pazurami, którymi ona go trzyma. Przez to go upuszcza i Spacen wpada do wody centralnie obok ciebie. Spacen, pływanie. Trudny. Bardzo trudny i nie, ciężko mi idzie. Wąś, krótko mówiąc, próbujesz? Choć znaczy jego nie ocalam, on jest prawie dwa razy większy ode mnie, jak miał go wyłowić z tej wody? No i on już z takim, jak on spadał z iluś tam metrów, to jak na... pod wodą kawał, on nie wypłynął po prostu nigdy. No właśnie, więc... Spacen... W chuj głęboko. Chcę szybko iść po dnie w kierunku tego brzegu. Pływanie chyba... niezdane. Ale mogę pod wodą wytrzymać trochę. Tak. No zanim utoniesz na pewno. Opadasz praktycznie na samo dno. Zauważysz tam leżącego Vitalia z tym, z aparatem tlenowym, który jakoś się tam trzyma. Dostrzegasz na liczniku, że zostało mu tylko kilka minut. A gdzieś tam w rogu zauważysz roślinę z takimi jakby bajankowymi, z takimi jakby bąblami na końcu jej łodyg. Biorę Vitalia, zatykam mu plecami nos, po czym odrywam aparat tlenowy, biorę wdech i oddaję mu, po czym staram się tak chwycić go i przy tym prawo nieważkości w wodzie, czy jak to się nazywa, jak wybić się z całej siły nogami do powierzchni. Fox, to jest bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Znaczy on wypłynie, tylko że on nie wyleci z tej wody, tylko dotknie tego po prostu, no, powierzchni, tak, jako że nabrał tlenu, ale no, potem znowu pójdzie na dno, jak nie utrzyma się na wodzie. No właśnie. I biorąc pod uwagę to, że nie zdałeś tego jednego testu na pływanie, kolejny będzie już bardzo trudny. Jak tego bardzo trudnego nie znam, to się pomartwię, co zrobić. Tylko, że wtedy już najpewniej będziesz poza zasięgiem tej bąbelkowatej roślinki, która nie bez, powodu wygląda jak bąbelek, nie? Czekaj, te bąble to są tak jakby ciągnięte do góry? Mhm. A, no to szybko tam idę, zrywam ile się da, wiązuję w łapie i dopiero z tym się wybijam. No to bardzo trudne pływanie. Kostki, przebądźcie. Hehe. Zdałem! Cholernie, trudny to nie.
Okej, okay, więc nie jesteś w stanie się wybić na wyżej niż tam przedostatni poziom tego parkingu, że tak się wyrażę. Zauważasz masę psągwinów, które was obserwują. Dobra, to robię inaczej. Uj, niech ten leży se na dnie, ale jeszcze wdech od niego, żeby nie było. A jak padnie, to padnie. Po czym przywiązuję sobie do pasa te rośliny. I staram się tak mniej więcej, jak tam jest brzeg, to w tamtą stronę i tak, żeby mnie to powoli wynosiło. W tamtą stronę się wybijam, tak żeby gdzieś tak wylądował w płytszej wodzie, jak już zacznę tonąć z powrotem. Nie zrozumiałem nic, co mówisz, bo mikrofon ci. Dobra, dzisiaj wieczorem go rozkręcę na kawałki i zobaczę, co nie styka. Ale mówię, że wiązuję do pasa, po czym wybijam się po skosie w kierunku jakiejś płytszej wody. Powiedzmy tak, rzucę na wypatrywanie, a wypatrzysz coś ciekawego. Znałem. Primo. Z najgłębszego tam części, najgłębszej części parkingu właśnie wypływa długie, wężowate coś ze światełkiem na pysku i dużymi zębami. Psągwiny się chowają. Sekundo. Jedno z pięter jakimś kuźwa dziwnym cudem nie jest zalany wodą. Tam idzie najwięcej psągwinów. Tetrio, twój kolega właśnie wymiotuje prosto do matki. Maski przeciwtlenowej. Znaczy maski tlenowej. Dobra, mówię tak do siebie w myślach, żeby nie tracić tlenu. Dobra, soli Vitali, się na coś przydasz. Za fraki go i w tego węża, po czym do tego budynku. Pięć minut przerwy. Jakoś się odpłaca kiedyś.